marmarę, tor, modlin. Nie, nie samoloty. Kuba Przygoński. A skoro Kuba Przygoński, to pewnie będą obrazy, tak? Bo to światowej klasy artysta malarz, który świetnie maluje samochodami. I właśnie o samochodach dzisiaj będzie mowa i najlepsze jest to, słuchajcie, że dzisiaj pod okiem Kuby Przygońskiego będę się uczyć driftować i to samochodem, którego jeszcze nie ma na rynku, bo Toyotą GR86. Samochód, który jest absolutnym sztosem i wypasem, na który czekają wszyscy, którzy dobrze wiedzą i dobrze znają jego możliwości. Czyli na wszystkich tych, którzy lubią jeździć szybkimi samochodami. Pokażę Wam najpierw, co się tutaj dzieje i jak wygląda Speed Games. Jego siódma odsłona, pokazuje trzecia, no dobra, ale jest siódma i potem zaproszę Was do nauki driftowania i to będzie chyba najważniejszy punkt tego programu. A dzisiaj spotykamy się dzięki Toyocie, dzięki Toyoto, że mogę podriftować GR-em 86. Cała ta nitka toru, znajdująca się po lewej stronie, bliżej lotniska, jest wykorzystywana do nauki jazdy sportowej i do różnego rodzaju aktywności. Tutaj bardzo trzeba uważać, bo przemieszczają się samochody, których prawie nie słychać, czyli także elektryki. Ale chyba największy fan jest tutaj w takich punktach, w których można się nauczyć tej właśnie sportowej jazdy. Kawałeczek dalej tutaj. Wszyscy uczestnicy Speed Gamesu, czyli najczęściej są to młodzi ludzie, którzy na TikToku pokazują swoją pasję motoryzacyjną, jeżdżą na czas. Ta nitka ma około kilometra i tutaj musicie na czas przejechać Yarisem GR-em. To jest GR, napęd na 4. Przy wyłączeniu wszystkich systemów, tym się kapitalnie wręcz driftuje. A jak się sprawdza na torze? Myślę, że też bardzo dobrze. Zresztą sama jestem ciekawa, kto tam w środku siedzi. Jak jest? Dobrze wszystko? Hej, dzień dobry! No nie, no z taką instruktorką to ja Cię przepraszam. Tak, to na pewno. Ja o wiele przyjemniej. No i Misiek, Misiek za kierownicą. Słuchajcie, jaki chcecie mieć czas? Słuchaj, no ja Ci powiem tak, no nie wiem, nie mam wyobrażenia, jakie są czasy dobre, więc dobre. Kuba! W którym z tych samochodów najlepiej by Ci się śpiewało? Wydaje mi się, że zależy od nagłośnienia, ale po wyglądzie widzę, że w każdym, na bank. A którym by się najlepiej jeździło? Lubię zielony kolor bardzo i niebieski, więc prawie nie widzę niebieskiego, postawię na zielony tym razem. M2 to bardzo dobry samochód i dobrze jeździ sportowo. A Ty jeździsz sportowo? Ja jeżdżę dynamicznie po mieście. Tak samo jest w muzyce, bo Kuba, słuchajcie, wygrał The Voice of Kids. Byłem w finale, o tak, w ten sposób. Wtedy, no, czyli prawie wygrałeś. Roxana Węgiel wygra, którą pozdrawiamy serdecznie. Ale to dobrze, bo to też jest bardzo dobre towarzystwo. Pewnie. Kuba, powiedz mi, po co jesteś na takim evencie jak Speed Games? Co Ci to da? Dostałem zaproszenie i z chęcią jakby wpadłem, ponieważ mnóstwo moich znajomych przychodzi na tego typu okazje. Mój menadżer jest ogromnym fanem motoryzacji, zresztą mój tata też jest ogromnym fanem. Niestety nie mógł dzisiaj ze mną tutaj wpaść, więc jestem trochę w jego zastępstwie. Porobię mu jakieś foty, pewnie się ucieszę, jak zobaczy. I co? I też po prostu przyszedłem się fajnie bawić. A będziesz jeździł? Chciałem, ale jakoś dzisiaj nie mam moodu, więc odpuszczę sobie i na następny raz. Zapomniałem prawa jazdy. Nie, mam prawo jazdy. Następny raz już będę jako uczestnik, rzeczywiście. To już sobie powiedziałem, że już jak kolejny raz dostanę zaproszenie, to wpadnę i będę śmigał. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Do usłyszenia. Dzięki. I do pojeżdżenia. Tak, dziękuję. Dzięki. Roku Toyota pokazała GR86 tutaj, na takiej stacjonarnej prezentacji. Już wtedy, kiedy odpaliłam silnik, wiedziałam, że to jest super potwór, którego chciałabym wypróbować właśnie w takich torowych warunkach. Słuchajcie, zanim wsiądę i spróbuję podriftować w idealnych warunkach, to powiem Wam, co ten samochód w sobie ma, bo to przecież ważne. Przede wszystkim nie ma tutaj turbo. Mamy wspaniały silnik, bo mamy 2,4 pojemności, a w tym 234 konie mechaniczne i 250 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Silnik z przodu, napęd na tył, no po prostu poezja. Jak to się ślizga? Słyszałam, że nieźle. Czy lepiej od Supry? Sprawdźmy! Uhu. A Ty co?
chciałam od razu za kierownicę. Cześć, okay. Kuba. Czyli ten kawałek nie zagrał. No właśnie tak się zastanawiałam, czy będzie Kuba Przygoński, ale jest Marek, który jest Kubą właściwie, ma te same umiejętności. No i co, zaczynamy od czego, powiedz? Zaczynamy od takiego podstawowego ćwiczenia. Mhm. Małe koło w lewą stronę. Mhm. I od tego zaczniemy, zobaczymy jak będzie szło. Zaczniemy właśnie w lewą stronę, w lewo będziemy tutaj widzieć lepiej punkt odniesienia, czyli te studzienki, które mamy na środku placu. Mniej więcej 3-4 metry trzeba od tych studzienek być. Jak żużlowcy. Dokładnie. I jedziemy sobie właśnie w lewo, powolutku, w zasadzie tak na wolnych obrotach, mniej więcej 10 km na godzinę. No i w pewnym momencie, już wybranym przez siebie momencie, gwałtownie trzeba wcisnąć gaz do samej podłogi i dosłownie ułamek sekundy po tym, jak silnik zacznie wchodzić na obroty, trzeba kierownicę puścić i puścić też na ułamek sekundy gaz. Gaz puszczamy dosłownie na chwilę tyle, że noga schodzi z gazu i wraca z powrotem, a kierownicę trzeba puścić na trochę dłużej, bo ona w tym momencie ładnie nam się odkontruje. Wracamy do ćwiczenia, jedziemy sobie w lewą stronę powolutku, gwałtownie wciskam gaz. Po chwili puściłem kierownicę, puściłem gaz i jadę już sobie w kontrolowanym poślizgu dookoła. I właściwie nic nie trzeba więcej robić. Nic więcej nie trzeba robić, już tak jakby w zasadzie przy tym pierwszym ćwiczeniu już samo jechanie w poślizgu nie jest tak trudne jak ten element wprowadzający, więc jak już się nam uda do tego etapu dojść, to już utrzymanie go w poślizgu nie jest trudne, bo robimy delikatne korekty kierownicy, w zasadzie nie odrywamy rąk od kierownicy na podobnej wysokości obrotów i jedziemy też z drobnymi korektami, dokładnie. I teraz ewentualnie zwiększamy kontrę, żeby sobie pojechać po większym okręgu, zmniejszamy, żeby wjechać do środka. No i jedziemy, gaz podłogę. Popełniłam ten sam błąd. Co wszyscy? Dobra, jedziemy dalej. Ale coś tam działa. Dobrze. Wow, teraz to się kręcę wokół własnej osi i jeżdżę po studzienkach. Dobrze. Czy ja mam talent? Na to wychodzi gazu trochę więcej. Dobra, mam przyczepność. Wow! Jezu, jak ja to lubię. Naprawdę. Poważnie. No najbardziej ze wszystkiego, co się da zrobić samochodem, uwielbiam driftować. Tak. Przepraszam? Świetny samochód. Bardzo dobrze się tym driftuje, jeśli ktoś potrafi. Jeśli ktoś nie potrafi, to na pewno się nauczy. Tylko potrzeba trochę czasu, jak mówił mój kolega Marek. Wystarczy parę dziesiąt minut i da się ten samochód ogarnąć i cieszyć się z jazdy. Rewelacja. Mi serducho jeszcze tak szybko i mocno bije, że mam wrażenie, że słychać to na mikroporcie. Rewelacja. Super prezent. Nie.